podstawowe pytanie, które musimy wszyscy sobie zadawać, to jak doprowadzić do tego, żeby debata publiczna w Polsce była debatą opartą na jakości i na argumentach, a nie na mitach. My w Polsce mamy debatę, która trochę przypomina takie książki Carpentiera, znaczy taki realizm magiczny. Wyobrażamy sobie pewne rzeczy i rozmawiamy o rzeczach, które nie istnieją w faktach, ale w powszechnej wyobraźni. Chodzi o to, żeby doprowadzić do tego, żeby one były, żeby te mity wyeliminować i trzymać się faktów. No a druga sprawa to jest profesjonalizacja debaty publicznej, profesjonalizacja mediów, a myślę, że żeby tak się stało i żeby można było do tego doprowadzić, to potrzeba też jednak do inwestowania mediów. Inequality has been rising everywhere in the world since the 1970s. That rise in inequality started in the United States. It then spread to Latin America, to Southeast Asia. Eventually, in the 2000s, it started spreading to Europe. And I think Europeans are just now beginning to experience the effects of this rising inequality in Europe and on the European economy. For businesses in particular, it has an effect because it means that the customers of European businesses are not prospering. And if their customers are not prospering, businesses can't prosper.